zawodnika, także nie przyciągając, zapraszam do zadawania pytań trenerowi. Proszę, Adrian. Dzień dobry, trenerze, Adrian Melnik, TVN24. To zacznę od pytania o stan zdrowia kadrowiczów, jak obecnie to u nas wygląda. Wczoraj Mati Kasz się pojawił, ćwiczył. Czy on będzie brany pod uwagę przy tych najbliższych dwóch spotkaniach? Witam serdecznie. Do dyspozycji naszej jest 32 zawodników z pola plus 4 bramkarzy. Wszyscy są gotowi dzisiaj do treningu na Łazienkowskiej o 17. Dziękuję bardzo. I drugie pytanie odnośnie zbliżającego się meczu z Belgią. Jakie jest nastawienie w drużynie? Kogo będziemy mogli zobaczyć? Jakim ustawieniem też nasza reprezentacja zagra? Czy tym najsilniejszym, tak jak było w meczu z Walią, czy ewentualnie pojawią się nowi piłkarze, którzy dostaną od selekcjonera szansę? Dziękuję. Wystąpimy w najsilniejszym ustawieniu. Oczywiście to z naszej perspektywy będzie najsilniejsze ustawienie. Każdy może mieć inny odbiór tego. Co do systemu, co do osób, które zagrają w tym spotkaniu, jeszcze podejmiemy decyzję później. Dzisiaj jeszcze jest trening na Łazienkowskiej, później jeszcze mamy jeden trening już na miejscu. Także wtedy zapadnie decyzja ostateczna co do składu. Dzień dobry, panie trenerze. Paweł Ślęzak, Polsat Sport. Jak wygląda w tym momencie sytuacja Bartka Drągowskiego? Bartek Drągowski jest przewidywany do tego, żeby on zagrał w pierwszej jedenastce. I pytanie, czy zagramy na jednego napastnika, na Roberta Lewandowskiego, czy jednak będzie pan kontynuował tę grę dwójką napastników? Jeśli chodzi o Bartka Drągowskiego, tutaj się nic nie zmieniło. Tak jak mówiłem wcześniej, Bartek zagra w meczu z Belgią, w meczu z Holandią zagra Łukasz Skorupski, a w rewanżu z Belgią w Warszawie zagra Wojtek Szczęsny. Tu się wszystko zostaje tak, jak było. Jeśli chodzi o to, czy zagramy dwójką napastników, czy trójką, czy jednym napastnikiem, myślę, że będziemy zmieniać to ustawienie w trakcie meczu i będzie moment, że będziemy grali jednym napastnikiem, ale też będą takie momenty, gdzie będzie trójka nominalnych napastników na boisku. Sebastian Staszewski, Interia. Dzień dobry, panie trenerze. Ja mam pytanko a propos Tymka, skoro tutaj będzie. Czy pan jest zadowolony z jego występu w meczu z Walią? Mianowicie asysta i kilka takich nieudanych dośrodkowań, więc jeżeli mógł pan tak pokrótce powiedzieć, czy i o defensywną, i o ofensywną grę Tymka w tym meczu pytam. Przed momentem mieliśmy odprawę, powiedzieliśmy, co było dobrze, co można zrobić lepiej w trakcie meczu. Oczywiście też tam poruszaliśmy sprawę, między innymi też Tymka, jego dośrodkowań. Ja myślę, że to był pozytywny występ, bez względu na to, co kto myśli o tym meczu. Ja uważam, że to był pozytywny występ Tymka. Nie ustrzegł się kilku błędów w defensywie, ale łatwość, z jaką dochodzi do miejsca, z którego można dośrodkować, zasługuje na wyróżnienie. Oczywiście jest nad czym pracować, bo te dośrodkowania często bywały niecelne, ale bywały też takie dobre, jak do Adasia Buksy, które nie zostały zamienione na bramkę. Ostatecznie można przypisać mu jedną asystę. Ja myślę, że Tymek potrzebuje przede wszystkim spokoju, dobrej aury wokół siebie. My taki klimat chcemy mu stworzyć. Myślę, że będzie dostawał kolejne szanse w kolejnych meczach. Musimy mieć odpowiedź, czy jest to ten zawodnik, który nam zapewni spokój na tej lewej stronie, czy będziemy musieli szukać czegoś innego. To jeszcze dopytam, czy w takim razie bierze pan pod uwagę, że w jednym albo drugim, już nie będę dokładnie pytał, albo z Belgią, albo z Holandią, Tymek jeszcze raz w podstawowym składzie reprezentacji może wyjść. Tak, oczywiście. Dziękuję. Dominik Warciechowski, Sport.pl. Dzień dobry, panie trenerze. Witam. Panie trenerze, chciałem zapytać o Grzegorza Krychowiaka. Czy on już wrócił na zgrupowanie reprezentacji Polski po tej rodzinnej tragedii i czy rozważa go pan do gry w spotkaniu już tym najbliższym? Tak, wrócił Grzesiek wczoraj już, także wszystko jest ok. Podobnie jak wszyscy zawodnicy, spędził noc tutaj u nas w hotelu, także tutaj nie ma najmniejszych problemów z nim. No dzisiaj jeszcze są zajęcia, tutaj tak jak wspominałem, na stadionie Legii. Później podejmiemy decyzję, mamy też kilku zawodników do sprawdzenia na pozycji, na której występuje Grzesiek, ale też mamy świadomość, że zostały dwa mecze dla niego, bo w tym ostatnim meczu, jak mówiłem wcześniej, nie wystąpi. Myślę, że ma duże szanse, żeby zagrać w jednym i w drugim meczu. To jeszcze ja dopytam, panie trenerze. Był pan na spotkaniu Belgia-Holandia i widział pan przede wszystkim mankamenty w grze defensywnej Belgów, to, że Memphis Depay i kilku innych zawodników reprezentacji Holandii tam robiło wiatr przysłowiowy w defensywie Belgów. I czy dopatrzył się jeszcze pan pewnie po analizie jakichś innych mankamentów w tej grze reprezentacji Belgii w starciu z Holandią? Ja przede wszystkim byłem świadkiem meczu, w którym Holandia wygrała i to wygrała zdecydowanie, ale tych bramek mogło i powinno być więcej i dla jednych, i dla drugich. Belgowie pomimo tego, że przegrali 4-1, mieli mnóstwo sytuacji, mnóstwo stałych fragmentów gry na połowie przeciwnika, 13 rzutów rożnych wykonywali. To też pokazuje, że mieli momentami przewagę dużą w polu. No, oni nie potrafili tego zamienić na bramki, mieli swoje sytuacje. Bramka strzelona po minimalnym spalonym, kilka innych interwencji świetnych bramkarza. Za to Holendrzy też
też w pierwszej połowie mieli dużo sytuacji, marnowali te sytuacje, w drugiej połowie byli skuteczni, ale to najczęściej było po kontratakach, kiedy bronili się głęboko i Belgia odkrywała się i dostawała kolejne bramki. Ja myślę, że czeka nas ciekawe spotkanie z zespołem, który ma wiele indywidualności. Ten mecz wynikowo im się nie ułożył, ale ja jak gdyby wynik odkładam na bok, patrzyłem na sposób gry tej drużyny i łatwość, z jaką dochodzą do sytuacji. Nie wiemy, czy zagra Lukaku. Mecz do momentu, kiedy grał Lukaku, był wyrównany i Belgia miała też swoje sytuacje. Później się troszeczkę to pozmieniało. Zobaczymy, jak to się wszystko poukłada, jeśli chodzi o skład, czy Belgowie zagrają w tym ustawieniu, w którym grali dotychczas bardzo często, czyli trójką środkowych obrońców. Były też takie mecze wcześniejsze, gdzie zmieniali ustawienie na czterech obrońców, także musimy być przygotowani na taki wariant. To mówi się jeszcze po cicho o tym, że Kevin De Bruyne może nie zagrać z Polską, bo jest zmęczony fizycznie i psychicznie tym sezonem. To jest jedna z największych indywidualności w reprezentacji Belgii. Ile Belgowie tracą bez takiego zawodnika? Nie chciałbym się tak zajmować procentowo Belgią, tak samo mówiłem, nie chcę się zajmować Walią. My też mamy swoje problemy, każdy trener o tej porze roku ma problemy. Wielu zawodników rozegrało wiele spotkań. Wiem, że De Bruyne, wiem też, że nie zagra. Czy De Bruyne zagra, tego nie wiem. Czytaliśmy doniesienia medialne. De Bruyne jest, dużo złości sportowej w nim siedzi po tym meczu i mówi, że z Polską muszą zagrać dużo, dużo lepiej. Mówi, musimy zagrać, czyli zakładam, że będzie grał i tak też się nastawiamy. Nie zagra stoper z Holandii, też z Liverpoolu wypadł mi Van Dijk. Nie zagra w najbliższych spotkaniach, bo też rozegrał ponad 60 spotkań już w sezonie. To jest olbrzymia dawka, ale mówię, no my zajmujemy się zespołem, przeciwnika jako całość. Indywidualności są, ale też nie skupiamy się na pojedynczych zawodnikach, skupiamy się na całości. Dziękuję bardzo. Dziękujemy trenerze. Teraz wszystko, zapraszamy. Dziękuję. Do widzenia. Tymka. Szklankę mi. Dzień dobry. Zapraszamy. Jest z nami już Tymek Puchacz, także nie przyciągając, proszę bardzo, zapraszam do zadawania pytań. Sebastian, zaczniesz? Zacznę. Sebastian Zrzewski, Interia. Cześć Tymek. Cześć. Dwa pytania zapytałem przed chwilą trenera Michniewicza. Czy bierze pod uwagę, że w meczu z Belgią albo z Holandią wybiegniesz w podstawowym składzie? Powiedział oczywiście, że tak. I twoje nastawienie do tej kwestii, jakie jest? Czy ty jesteś zadowolony z meczu z Walią? I czy uważasz, że dostarczyłeś przynajmniej częściowo argumentów trenerowi, żeby właśnie w tych dwóch kolejnych spotkaniach znów desygnował ciebie do gry od pierwszej minuty? Czy jesteś na to gotowy, czy na to czekasz? No jak najbardziej jestem zadowolony z tego meczu, bo przede wszystkim wygraliśmy. Miałem asystę, mogłem mieć tych asyst więcej. No i cieszę się, że ten ma takie zdanie i jestem gotowy na te następne spotkania. Paweł Ślęzak, Polsat Sport. Dzień dobry, Tymek. Dobry. Pamiętasz, jak grałeś w Zagłębiu Sosnowiec i Giekse Katowice, już bardzo często pytałem ciebie o twoją ulubioną pozycję. Mhm. Czy lewa pomoc, czy lewa obrona? To teraz zapytam inaczej. Lewe wahadło, czy lewa obrona? Gdzie ci się lepiej gra? W ustawieniu z trójką środkowych obrońców, czy jednak z dwoma obok siebie? Tak naprawdę mi to nie robi wielkiej różnicy i też w tym meczu, mimo tego, że grałem w czwórce, to graliśmy bez nominalnych skrzydłowych i gdzieś tą lewą stronę ja musiałem zapełniać tak naprawdę w głównej mierze, więc to jest kwestia taka, czy po prostu mam tego skrzydłowego przed sobą, czy nie, no bo jeśli on jest, to też inaczej trochę muszę grać, a kiedy go nie ma, no to mam po prostu większe pole do popisu, bo ta cała lewa strona jest zostawiona dla tego skrajnego obrońcy i mogę gdzieś więcej po tej linii moim ulubionym miejscu się poruszać. Jeszcze dopytam ciebie, Tymek, a propos Belgii i Holandii. Któryś z tych dwóch zespołów budzi twoje większe emocje? Nie wiem, masz jakiś sentyment do nich? W którym z tych meczów bardziej chciałbyś zagrać? Albo może jest jakiś piłkarz przeciwko, któremu chciałbyś zagrać? Van Dijk prawdopodobnie nie zagra, czy tam wiemy, że nie zagra, więc jak to wygląda? Czy może masz kogoś, z kim chciałbyś się szczelendżować? To znaczy, myślę, że nie, bez różnicy mi to jest, czy Belgia, czy Holandia, ale myślę, że chciałbym na pewno zagrać przeciwko Depayowi. To jest taki zawodnik, którego bardzo lubię i chciałbym. Dominik Warcichowski, Sport.pl. Cześć Tymek.
Pytanie, dużo się tutaj na zgrupowaniu mówi o przyszłościach klubowych, czy to Roberta Lewandowskiego. Jak wygląda twoja przyszłość klubowa? Czy ty już możesz coś powiedzieć więcej na ten temat? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Znaczy, z mojej perspektywy i szczerze mówiąc, to jest teraz zgrupowanie i ja totalnie się nie skupiam na przyszłości. Wiadomo, że ona będzie ważna, ale tak jak już mówiłem, najważniejsze będzie dla mnie, żeby grać w klubie, w którym będę regularnie występował, bo dla mnie najważniejsza jest reprezentacja i to, żeby pojechać na mundial, więc tak to będę rozpatrywał pod tym kątem, ale teraz się skupiam na reprezentacji. Pytam, macie taką umowę z selekcjonerem, że jak grasz, to jedziesz na mundial, jak nie grasz, no to te szanse będą bardzo małe? No nic nie spisywaliśmy jeszcze, ale zaraz może jakiś kontrakt spiszemy, zobaczymy. Jan Kałucki, Kanal Plus Sport. Cześć Tymek. Powiedz, czy ty nie masz takiego wrażenia, że lewa obrona w naszej reprezentacji jest tak z abonamentu krytykowana, bo nieważne właściwie kto tam zagra, to zawsze na niego spływa fala krytyki. Czy to będzie, nie wiem, Bartosz Bereszyński, czy Maciej Rybus zawsze w internecie wrze? No tego jest internet po prostu. Tam w internecie się różne rzeczy dzieją i teraz Z każdym rokiem mi się wydaje, że coraz więcej jest po prostu, internet stał się taką przestrzenią, gdzie każdy może się wypowiedzieć, no ale nie każdy może grać w reprezentacji, dlatego tak na to patrzę. A ty zwracasz na to uwagę? Czytasz? Śledzisz? Nie, no ja generalnie jestem od takich rzeczy odcięty. Zawsze powtarzam, że dla mnie najważniejsze jest zdanie osób, które chcą mojego rozwoju i które chcą dla mnie dobrze, czyli sztabu trenerskiego, mojej rodziny, przyjaciół i na tym się skupiam, bo ja bym chciał się rozwijać, a nie słuchać ludzi, którzy jakby mnie nie interesują. Filip Jastrzębski, Polskie Radio 1. Mam pytanie, czy może dostałeś od trenera jakąś pracę domową na temat Belgów? Czy jest coś, nad czym ślęczysz w nocy, czytasz jakieś informacje, specjalne zadania? Jeśli tak, to jakie? Może jest takie jedno specjalne zadanie. Trener mi zwrócił uwagę, szczególnie żebym się skupiał na skrasaniu pola gry, kiedy piłka jest grana do tyłu, to mam ten ułamek sekundy, że mógłbym jeszcze szybciej skracać to pole gry. To mi teraz jak najszybciej przychodzi na myśl, ale no, dostałem już kilka wskazówek odnośnie Belgów. Trener bardzo lubi analizować te zespoły przeciwne i zawsze dużo jest tych wskazówek i są bardzo przydatne. Adrian. Dzień dobry, Tymek, Adrymanik, to FM24. Chciałem z ciebie zapytać, jak odniesiesz się do słów Czesława Michniewicza, który udzielił wywiadu w Meczykach, mówiąc o tej tubie, którą wozisz na treningi. Mówił właśnie trener, że no, musi się przyzwyczaić do tego i prosić cię czasami, żebyś to ściszył, a że teraz będziecie jechali na Legię, no to jednak będzie dłużej ta muzyka puszczana. Co przede wszystkim leci i czy już trener się do tego przyzwyczaił? Dzięki. No tak, no generalnie tak, no staram się, żeby wszystkim pasowało, żeby ta muzyka, ale no generalnie loża jest z tyłu chłopaków i oni są głównymi odbiorcami, wiadomo, zespół tutaj, ale no generalnie to jest polski hip-hop, ale nie tylko, no teraz hip-hop stał się taką bardziej mainstreamową rzeczą i to głównie, głównie leci. Ale też no, jest naprawdę jest duży wachlarz, także dużo różnych piosenek puszczam. Iza, spóźniła się. Masz pytanie? Ale nie wiem, co już było. A czyli ja nie wiem, żeby można o mnie pytać, więc można. Można. Można, czy odpowiem? Zmieniły się ostatnio zasady gry. Ale jak po polsku rozmawiamy, to śmiało. Iza Kowrowiak, Przegląd Sportowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Wracasz do Unionu, tak zakładam. Czy ty już wiesz, co nie poszło, co się nie udało? Co było twoim największym problemem jesienią? Z jakimi myślami wracasz? Największym problemem jesienią było to, że nie grałem w lidze. Ale dlaczego? Bo to jest fakt. Dobre pytanie. No, myślę, że to nie do mnie pytanie, bo gdyby ode mnie zależało, to bym grał wszystko. Także no, nie, ciężko mi powiedzieć, no bo to już jest też za mną i jakby ja tego też tak nie analizuję. Nie, w mojej głowie nie zachodzą procesy cały czas z jakichś złych zdarzeń, które miałem, raczej te pozytywne. Dlatego zobaczymy, co będzie po zgrupowaniu. Właśnie już mówiłem, że aktualnie jest pełen fokus na te mecze najbliższe i tą przyszłość będę podejmował pod kątem tego, żeby grać, występować regularnie, bo najbardziej mi zależy na mundialu i reprezentacji. A ty czujesz się dziś nieco inaczej piłkarsko po tym pół roku spędzonym w Turcji, w Trabzonie? Co ci dał ten czas? No tak, na pewno. Na pewno te pół roku regularnej gry
naprawdę w dobrej drużynie z wielkimi piłkarzami, to na pewno mnie rozwinęło i też no, każdy po prostu, tak to jest w piłce nożnej, że miesiąc po miesiącu piłkarz, jeśli chce, to się rozwija i ja też to po sobie czuję. Też miałem dużo w Trabzonie zadań defensywnych z racji tego, że na mojej przede mną grał Antony Łakaeme i on generalnie nie jest fanem bronienia i nie jest fanem schodzenia do środka, tylko stoi ciągle przy linii, takie ma założenie też. Ja jakby występowałem teoretycznie w trójce, ale praktycznie grałem w trójce obrońców tak naprawdę tego półlewego i dużą część czasu spędzałem z tyłu. Gdzieś tam nie miałem wielu zadań ofensywnych, a więcej defensywnych, więc i wygrywaliśmy dużo meczów, dlatego myślę, że właśnie też ta defensywa, też bardziej się musiałem na tym skupiać, także ciekawy czas za mną. A czy ty czujesz, że Union cały czas cię obserwuje? Dostałeś jakiś sygnał po meczu z Walią? Nie, po meczu z Walią nie, ale byli przedstawiciele Unionu też w Trabzonie, kiedy grałem na meczu i też doszły mnie słuchy, że są zadowoleni z tego wypożyczenia, że widzą, że moje zachowania na boisku też się zmieniają, że się rozwijam i też takim sygnałem jest to, że jeden z lewych wahadłowych nie został przedłużony jego kontrakt i to gdzieś tam może napawać optymizmem. Dziękuję. Dzięki. Chciałbym jeszcze o jedną rzecz dopytać, o te nowinki techniczne, bo na treningu pojawił się wielki, nowoczesny telebim, który ma pomóc na żywo obserwować i monitorować ten trening. Powiedz, czy z czymś takim w ogóle się kiedyś spotkałeś, czy to jest coś nowego i czy to faktycznie pomaga, czy to tylko taki gadżet? To znaczy, bo to jest tak, że ten monitor jest live też i w momencie, kiedy ja stoję na kole i na przykład przesuwamy w defensywie, załóżmy, to mogę spojrzeć sobie i widzę dokładnie, jak jestem ustawiony, czy jestem dobrze ustawiony, więc to jest fajny patencik i fajna sprawa. Ale miałem podobne rzeczy w Trabzonsporze, mieliśmy też telewizor na zewnątrz, z tym, że to nie było live, że trener nazwał po skończonych akcjach i pokazywał nam, ale z czymś takim, że właśnie live i że mogę po prostu dosłownie się spojrzeć za siebie i widzę, jakie jest ustawienie, to jeszcze nie miałem do czynienia, ale myślę, że to jest fajna rzecz. Skoro nie ma więcej pytań, to dziękujemy. Zapraszamy na 17 na Legię. Trenujemy na głównym boisku. Zapewne będzie cały otwarty trening, jak to ostatnio jest w zwyczaju. A jutro o 11 lecimy do Brukseli. Tam się z niektórymi z Was spotkamy na konferencji o 16.15 na stadionie meczowym. O 17 jest trening. Także do zobaczenia. Dziękuję bardzo.